Kopływackiego pan Andrzej Kowalski. A przed nami zawodnicy, którzy powalczą o tytuł mistrzowski. Na to, że pierwszym wczorajszy złoty medalista na P400 wolny Filip Zaborowski, MKP Szczecin. Torem drugim Paweł Kurtek, również MKP Szczecin. Na to, że Szczecin brązowy medalista mistrzostw Europy Juniorów na tym dystansie, zawodnik i ksiąstrowiec Marcin Kaczmarski, uczeń SMS-u w Szczecinie. Torem czwarty Michał Szuba, Śląsk Wrocław. Torze piątym Krzysztof Kielowski, AZTR ZOWM Olsztyn. Tor szósty Filip Bujoczek, Śląsk Wrocław. Na torze siódmym Wojciech Wojtak, Poznań przez to SMS do Święci. Tor numer 8 Maciej Soniu, Śląsk Wrocław. No i po wczorajszych ogromnych emocjach na 400 dowolnych spodziewamy się tego samego w dniu dzisiejszym wykonaniu zawodników na dystansie dwukrotnie dłuższym. Nie ma broniącego tytułu Mateusza Sawekowicza na tym dystansie. Jest srebrny medalista Szczecin Michał Szuba na torze czwartym i brązowy Krzysztof Kielowski na torze numer 5. No ale tutaj pretendentów to mamy bardzo dużo do miejsc medalowych. Kaczmarski, Zaborowski. I to by środkowo, czyli Szuba Kielowski. No a może jeszcze ktoś z boku. Na razie Marcin Kaczmarski. Zawodnik z Ostrowca Świętokrzyskiego. No ma tutaj nadzieję na to, iż no powtórzy wyżej do Rady Gminiańskiej i sięgnie po drugi do Ostrowca w dniu dzisiejszym. Głodny medal, ale do tego jeszcze daleka droga. Kaczmarski za chwilę będzie miał 100 metrów za sobą. A pokonuje w czasie 55.08. Mocne tempo Marcina Kaczmarskiego. Zaborowski 55,5. Po co tutaj rozpoczęli zawodnicy ze Szczecina? Czy trenujący w Szczecinie po Marcin Kaczmarski, Barbiecz Ostrowiec, również w szczecińskiej grupie, trener Paweł Kurtek na torze drugim. No i to na razie ta strona tutaj bliżej trybuny kibiców płynie szybciej. Kaczmarski, Zaborowski, Kurtek. Na razie tempo bardzo dobre, poniżej 29, poniżej 30 sekund. Ale to początek. Rozpoczęcie będzie około 57 minuty 54. No zobaczymy, jak szybko rozpoczną. Na 400 metrów też będzie można powiedzieć już nieco więcej. Kaczmarski i Zaborowski. 1,53. Kaczmarski 1,54, Zaborowski, a trzeci to Paweł Kurtek, oto rozpoczynają. Może by już skończyli ten wyścig, co? Bierzesz to? A więc od początku rozpoczęli po tym tempie, inaczej niż zwierzęta, które dość długo czekały z tym właściwym tempem pływania. A tutaj panowie rozpoczęli wyżwano od startu. Kaczmarski ciągle poniżej 30 sekund. Kaczmarski, Zaborowski, na to, że drugim Kurtek i na to, że czwartym do walki zaczyna powoli włączać się srebrny na tym dystansie przed rogiem Michał Szuba, zawodnik Śląska Wrocław. A tamta strona bliżej trybuny zawodnikowej, nieco z tyłu, wyraźnie. A tak, z prawego skrzydła 2,50-2,15 Kaczmarski, a więc rozpocznie około 3,51. Jeżeli by wytrzymał taki ten, to naprawdę będzie bardzo dobry wynik. Oczywiście, że wygra. Wszyscy wiemy. Maciej Kaczmarski, brązowy medalista na tym dystansie z mistrzostw Europy juniorów z Antwerpii. Tam osiągnął oczywiście na długiej pływalni rezultat 8 minut i 2 sekundy z groszami. I nadal prowadzi pół sekundy przed swoim kolegą z grupy Filipem Zaborowskim.
Słuchajcie, będzie całe podium dla uczniów szkoły w Szczecinie. Czy zamierza tam jeszcze Michał Szuba lub może ktoś to z drugiej strony kowali? 400 metrów. 3 minuty 51 sekund i 500 rozpoczyna Kaczmarski. 0,8 woli. Tak jak powiedział, 3,53. Tempo. Zawodnik stawce 3,55. Żeby to wytrzymać. Do odebrania przystojnego spikera klatki, ale na 147 to tak, ktoś zgłaszał, że zgubił, więc mamy do odebrania. A wracając do rywalizacji, sportowy Kaczmarski i Zaborowski. No, 3. Marcin Kaczmarski utrzymał prowadzenie, bo Filip Zaborowski ciągle bije się mu się tutaj na plecach, na tym wyścigu. Wydaje się, że ta dwójka, która dalej z przodu, coraz szybciej, coraz dalej odsuwają się od reszty statki. Jeszcze Paweł Kurtek trzyma tutaj z nimi kontakt, ale to już jest spora odległość. 500 metrów. 4,50 Kaczmarski, no i ciągle 0,8 przewagi. Nic się nie zmienia tutaj w walce o złoty medal. A Wurtek 4,52, Szuba 4,53. Dobry poziom tego wyścigu, no bo w razie nie może jak na 400 dowolnym należałoby w zasadzie pewnym tego, iż nie zawolimy do tej ponownie. Dobry tempie. Zmaga się doping chyba dla Marcina Kaczmarskiego, bo to przecież zawodnik z Ostrowca Świętokrzyskiego. I dalej 0,8 przewagi. No, nie może nie wyświetlenie pokonują kolejne długości pływani zawodnicy. Na to, że trzeci mi pierwszy. No i za chwilę będziemy mieli 600 metrów. Nadal pół długości ciała. Marski 5,49, Zaborowski 5,50, no teraz minimalnie zwiększył przewagę Marcin Kaczmarski. Sekunda i 200. Na razie jest bardzo dobrze, bo zdaje się, że panu przyspieszy. Jak pierdolicie. A może siódmy Wojciech Wojnak, zawodnik, który w dniu wczorajszym ustanowił rekordy Polski na 400 metrów, a tutaj jednak złożyli do kategorii to 7,59. 83, a zawodnik pokonuje w dobrym tempie kolejne metry, czyli na pewno poprawi rekord Polski 16-latków. No i teraz rozpoczyna się decydująca walka o złoty medal Kaczmarski, ale może do niego zbliżyć się Zaborowski. To jest sekunda różnicy. No i popatrzymy, kto wykaże się tutaj większą odpornością na zmęczenie. Rozgrywa ostatnich 100 metrów. Od startu Marcin Kaczmarski nie oddał prowadzenia. No i nadal sekunda. Jest okej. Sekunda 50, a więc jeszcze spokojnie. Trzeci będzie Wurtek. Walty Szuba, a na tym miejscu w tej chwili Wojciech Wojda, który jeszcze chyba nawiąże walkę z Michałem Szubą o startą pozycję. No i za chwilę bliski sędzią. Zobaczysz. Filip Zaborowski jeszcze próbuje. Nawiązać walkę, ale to ciągle. Mocnym finiszem pochodzący z dwóch zawodów. Chyba jednak Marcin Kaczmarski. Gdzie jest? Zawodniczy ostrowie. Podany gospodarzy. Chyba drugi złoty medal, Marcin Ostrowie. Zostawmy lepiej. Naciska Zaborowski, ale Kaczmarski nie może już tego czekać. Marcin Kaczmarski, złoty medal. Mistrz Polski. 7,45,16. 7,46,26 Zaborowski, Kurczek 7,48,25. Karty Słowa odbywują ile Paweł? 7,53,26 to wynik lepszy. Ceremonii dekoracji dokonają przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Pływackiego, prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego pan Piotr Węglewicz oraz trener MKP Szczecin pan Mirosław Drozd. Miejsce trzecie
określone rekordem Polski w kategorii 17-latków. Wywalczył Paweł Furtek z MKP Szczecin. Jego rekordowy wynik to 7 minut 48, 25 setnych. Miejsce drugie, medal srebrny, Filip Zaborowski, SMS Szczecin, MKP Szczecin. Wynikiem 7 minut 46, 26 setnych. Miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł mistrza Polski, określony rekordem Polski juniorów 18 lat. Zajął uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie Marcin Taczmarski, zawodnik klubu sportowego Ksiądz Prowiec Świętokrzyski. A rekordowy wynik Marcina to 7 minut 45 sekund 16 setnych. Gratulujemy serdecznie zawodnikom, dziękuję bardzo. Życzymy dalszych sukcesów w czasie trwania.